Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy zapisane jest w drugiej księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale i 14 wierszu, gdzie odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Oraz w liście do Hebrajczyków, gdzie w 4 rozdziale i 9 wierszu czytamy: a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Autor listu do Hebrajczyków aż w 9 przypadkach użył słowa, które oznacza odpoczynek rozumiany jako odpoczynek w miejscu należącym do Boga. W jednym przypadku, 10, użył jednak innego słowa, a mianowicie słowa sabbatismos, które oznacza prawdziwe odpocznienie w wiecznej chwale Bożej. To słowo współbrzmi z hebrajskim słowem sabbat, oznaczającym świąteczny odpoczynek. Kiedy list do Hebrajczyków wspomina o miejscu odpoczynienia, wyraźnie pokazuje na ziemię obiecaną. To miejsce bowiem Bóg uznał za swoją szczególną własność i przeznaczył ją dla swojego wybranego narodu. Tak więc Izrael miał wejść do miejsca odpocznienia, czyli do miejsca, które Bóg sam dla nich wybrał. Powtórzmy, miejsce odpocznienia, o którym mówi Bóg i Boże Słowo, to miejsce należące do Boga. Skoro mówimy o miejscu należącym do Boga, to panują w nim zasady, które ustanowił Pan tego miejsca. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zabezpieczenie są domeną świętego właściciela. To naprawdę miało być miejsce odpocznienia. Dlatego też treść listu wskazuje, że miejsce odpoczynienia miało być także miejscem świętowania, spotkania z Bogiem i społecznością z Nim. Odpocznienie w biblijnym znaczeniu to poczucie bezpieczeństwa pod panowaniem suwerennego Boga, któremu nic nie wymyka się spod kontroli. Jest życiem w świadomości Jego nieustającej dobroci i łaski. Jest także świadomością faktu, że nic nie może odłączyć nas od miłości Bożej, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Tą świadomość wzbudza w człowieku przede wszystkim wewnętrzny pokój, który przewyższa wszystko. Pokój wzmacniany pragnieniem okazywania Bogu wdzięczności i uwielbienia, które motywują do poznawania Bożej woli i wykonywania jej. Możliwość poznania woli Bożej daje nam nabożeństwo, a więc odbywa się to w Kościele, którego głową jest Jezus Chrystus. Logicznym więc jest, że miejscem odpocznienia dla wierzących, którzy zostali zebrani przez Boga jako wywołani ze świata, jest Mesjasz Jezus Chrystus. To w Jezusie Chrystusie duchowo odpoczywamy, to w Nim doświadczamy chwały Bożego Królestwa i przez Niego poznajemy i rozumiemy Boga. W Chrystusie odchodzą też wszystkie ciemne rzeczy przyszłych. To sam Chrystus staje się naszym dziś i naszą przyszłością. Apostoł Paweł napisał: lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem do Niego, który jest głową, w Chrystusie, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. W Chrystusie Jego uczniowie tworzą wspólnotę wierzącą i wspólnie ze swoim Zbawicielem nieustannie odpoczywają i świętują pełni Ducha Świętego. Bo prawdziwe odpocznienie
jest tylko w Chrystusie i realizuje się w pełni miłości wspólnot zbawionych. Tak więc odpoczynek oznacza zdecydowanie więcej, aniżeli tylko wejście do ziemi obiecanej. Dla apostoła jest to wezwanie skierowane do każdego z nas, które ujmuje w słowach: starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Amen.